Witajcie, mówi Konrad Żantarzewski. Właśnie zakończył się Config Management Camp. To jest impreza poświęcona wszystkim możliwym rozwiązaniom służącym do orkiestracji i automatyzacji zarządzania konfiguracji. To już piąta chyba edycja, z tego co pamiętam. Ja tutaj już od 4 lat przybywam, żeby posłuchać nowości dotyczących właśnie czy Configuration Management, czy orkiestracji. No, pomysł w ogóle tej imprezy padł Chris Boyer. Wydaje mi się, że 5 lat temu jeszcze wtedy była ta impreza po prostu Puppet Summit, taki Puppet Developers Summit nieformalny. Natomiast potem następnego roku już poprosił do współpracy ludzi z szefa, Ansible'a, Formana, z Ubuntu, z projektu Juju. I w ten sposób formuła tej imprezy otworzyła się bardzo, rozszerzyła się i teraz można spotkać i podyskutować z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za różnego rodzaju projekty. Ta impreza odbywa się w pięknym średniowiecznym mieście Genewa. To jest niecałe pół godziny drogi od Brukseli i naprawdę jest to pięknie umiejscowione miejsce, pełne średniowiecznych zabytków z pięknym oświetleniem nocnym. W nocy chyba jest tu nawet piękniej niż w dzień. No i niewątpliwą zaletą tego miejsca jest też to, że wszystko jest blisko. Zajmujemy tutaj kampus Uniwersytetu Hogent. Dzięki ich zaangażowaniu i ich życzliwości możemy tutaj zajmować wiele sal na 3 czy 4 nawet piętrach i raz 2 audytoria. W tym roku pojawiły się ścieżki takie jak Forman, Chef, Ansible, Puppet, Kubernetes, a także takie bardziej ogólne, czyli Feature Tuning, kontenery oraz orkiestracja. Chris Boyer co roku zadaje takie pytanie uczestnikom w ankiecie przed imprezą, o jakich tematach chcieliby posłuchać, jakie frameworki ich najbardziej interesują. I te wyniki zostały zaprezentowane. W tym roku najpopularniejszy był Ansible. 428 osób odpowiedziało, że chciałoby posłuchać na temat tego frameworku do zarządzania konfiguracją. Zaraz potem był Puppet, 367 osób. Na trzecim miejscu plasował się Format, 228 osób. Na kolejnym Chef, 201 osób. Salt, 147. Juju od Ubuntu 91. No i na końcu bardzo małe społeczności, ale też żywo dyskutujące CF Engine 57 osób i Radar 47. W zależności od tego też, jakie były odpowiedzi na tą ankietę, odpowiednio sale zostały dobrane, także największe sale były na tematy, które były najbardziej interesujące, najmniejsze sale dla tych, gdzie garstka ludzi, no garstka 50 osób chciało porozmawiać, była to zwykła sala. W tym roku mieliśmy przeróżne ścieżki. Oczywiście jest klasyczne narzędzie Configuration Management, takie jak Ansible, Chef, Puppet, Juju czy CF Engine. Ale oprócz tego pojawił się Forman, który jest takim już narzędziem nadbudowanym nad Configuration Management. Pojawiła się bardzo duża ścieżka na temat przyszłości narzędzi Configuration Management oraz oczywiście nie mogło zabraknąć cloudu, kontenerów, orkiestracji i narzędzi takich jak Kubernetes. Co ciekawe, swoją małą ścieżkę miało również narzędzie MGMT, pisane przez Jamesa o pseudonimie Purple Idea, które zdobywa coraz więcej kontrybutorów tutaj nośników na Configuration Management Campie. To jest takie ciekawe narzędzie, które pozwala na to, żeby śledzić eventy zachodzące w systemie i zaraz w momencie, kiedy taki event zostanie wykryty, zmiany w konfiguracji są natychmiast przeprowadzane, czyli nie jest uruchamiany cyklicznie, tak jak na przykład Puppet czy Ansible Scrona, czy za pomocą Towera, tylko po prostu w momencie, kiedy system wykrywa, że jakiś plik powinien być zarządzany przez system zarządzania konfiguracją i zostanie zmieniony, to automatycznie zostaje przywrócone do tej zaplanowanej, zadanej wartości. I dzieje się to tak szybko, że bardzo efektowne jest demo tego projektu. W demonstracji po prostu James pokazywał, że próbuje zapisać coś do pliku, potem robi cut na tym pliku i zawartość już jest zmieniona przez system zarządzania konfiguracją. To jest też temat związany z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo jest bardzo takim akcentem tutaj obecnym i poruszanym na tej edycji. I właśnie jest duże, myślę, duża chęć na zmiany w systemach zarządzania, tak aby stały się one niemal takimi systemami IPS, czyli zintegrowanymi właśnie z compliance'em i z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu. Także jeżeli coś konfigurujemy, to nie mamy tego okna 30-minutowego przykładowo, kiedy zmiana nam może wprowadzić jakieś niebezpieczeństwo do systemu, tylko stale są śledzone nasze obiekty, które mamy w systemie zdefiniowane,
w konfiguracji zdefiniowane i są utrzymywane w takiej konfiguracji, w jakiej powinny pozostać. Co ciekawe, Config Management Camp odbywa się po FOSDEM-ie. FOSDEM odbywa się w weekend, Config Management Camp poniedziałek, wtorek, które są po nim. Jest to, Config Management Camp jest taką jedną z imprez, która jest takim odłamem FOSDEM-u. Po prostu ludzie przyjeżdżają w to samo miejsce i już szkoda byłoby się nie spotkać, nie pogadać o innych projektach. Jest takich projektów więcej, można sobie o nich poczytać na stronie FOSDEM-u. Natomiast okazuje się, że Config Management Camp sam z siebie już się takich odłamów doczekał, bo w środę po jego zakończeniu odbywa się jeszcze Puppet Contributor Summit, czyli takie spotkanie deweloperów Puppeta, którzy zajmują się rozbijaniem modułów czy samego systemu, zgłaszaniem błędów, jego udoskonaleniami albo projektami w ekosystemie Puppeta. A także w tym roku odbędzie się przez szefa zorganizowany warsztat z Habitata. W tym roku po raz pierwszy ścieżki keynote były nagrywane i transmitowane live. Mieliśmy profesjonalną kamerę na sali wykładowej. Niestety ścieżki te bardziej techniczne nie były nagrywane. Jednym wyjątkiem był radar, który ekipa radara nagrywała i też już na Twitterze zaprezentowała informację, że niedługo nagrania będą dostępne. A jak już jesteśmy przy Twitterze, to Twitter jest doskonałym przykładem tutaj, jak dużo się mówi na tej konferencji, jak dużo wiedzy się praktycznej wymienia, jak dużo projektów nawet można poznać i rozwiązań. Podejrzyjcie sobie hashtaga CFGM-GMT-Camp. Tam naprawdę są świetne informacje, linki do slajdów, linki do filmów, linki do projektów na GitHubie, które można zaadoptować do swoich potrzeb. No i dzisiaj, tak jak to nagrywam, a jest wtorek, zakończenie konferencji, jest to hashtag numer jeden w Belgii, który był najczęściej używany. Także dyskusja naprawdę była bardzo zawzięta. Jeden z ciekawych tematów, który został podczas spotkania zaprezentowany, to był Libral, czyli biblioteka mająca na celu wyzwolić, czyli taki liberate do języka abstrakcji zasobu. Bo zauważyliście zapewne, że każdy system zarządzania konfiguracji ma swój własny schemat abstrakcji zarządzania zasobami i zazwyczaj nie ma do niego jakiegoś ujednoliconego interfejsu. Nie ma takiego API, którym moglibyśmy z linii poleceń poprosić o zmianę atrybutów pliku czy utworzenie użytkownika. I Libral ma taką lukę właśnie uzupełnić. To ma być lekka warstwa abstrakcji, która ma przenieść do siebie provider pochodzący z Puppeta, ale docelowo, ponieważ cały projekt jest oparty na API, będą mogły być używane również providery w innych językach programowania. No i dzięki temu mamy dostępne API, możemy sobie tego Librala integrować z naszymi projektami, jak również możemy pisać nowe providery, rozszerzać jego funkcjonalności. No i być może w przyszłości Libral będzie takim oficjalnym i uniwersalnym silnikiem abstrakcji zasobów. Mamy nadzieję, że tak się stanie i nie będziemy mieli duplikowania kodu, duplikowania tych samych funkcjonalności pomiędzy różnymi frameworkami Configuration Management, tylko to środowisko się tak bardziej zjednoczy i będzie w stanie współpracować ze sobą. To, co w tym roku nowego się jeszcze pojawiło, to, że pojawił się główny sponsor. Głównym sponsorem został Red Hat. No i dzięki niemu mieliśmy m.in. dostęp do darmowego jedzenia na konferencji. Także dziękujemy Red Hatowi. Jednym z takich też świeżych newsów było to, że Forman ogłosił zakończenie pełnej integracji z szefem. Także w tej chwili już Forman, który wyrósł jako taka nakładka na Puppeta, wspiera natywnie Puppeta, wspiera natywnie Ansible'a, wspiera natywnie szefa. To jest doskonały przykład, jak to środowisko potrafi się właśnie integrować, jak te wszystkie projekty oparte o API ze sobą pięknie współpracują i w jaki sposób też ludzie, którzy się tutaj spotykają, niezależnie od tego, z jakiego frameworka korzystają, który rozwijają, którego są użytkownikami, są w stanie właśnie rozwijać też wspólne projekty. Bardzo fajna inicjatywa. Oczywiście nie mogę zabrakować takiego głównego tematu, który ciągnie się już od kilku lat, ale który wciąż pozostaje bardzo ważny, bo wciąż jego adopcja nie jest doskonała. I tym tematem jest testowanie. W tym roku głównie zapadły mi trzy narzędzia w pamięć, o których była mowa i których, co do niektórych, nie zdawałem sobie nawet sprawy z ich istnienia do tej pory. Jest to szefowy InSpec, który zdaje się bardzo zdobywać popularność nie tylko wśród środowiska szefowego, ale także wśród ansiblowców. Drugi projekt to jest GOSS, pisane przez 2S, czyli G-O-S-S. I trzeci z nich to jest BATS. BATS to jest framework, którego głównie używają ansiblowcy i jest to framework do testowania napisany w Bashu, więc prosty do użycia przez sysadminów.
Oprócz tego, że opowiadano o frameworkach, o systemach zarządzania konfiguracją, także prelegenci prezentowali swoje rozwiązania autorskie. No i jednym z takich rozwiązań było przez Ashentour zaprezentowane narzędzie do tworzenia pipeline'ów Continuous Integration, Continuous Delivery. To narzędzie ma nazwę ADOP, ADOP. Drugim takim narzędziem natomiast był zaprezentowany przez Example 42 IDB. IDB może być podobny do naszego rodzimego napisanego przez Allegro Ralpha, ale jest bardziej zorientowany i zintegrowany z Puppetem. Jest taką bazą nie tyle Change Management Database, natomiast jest bardziej taką bazą inwentaryzacyjną. Stąd i tutaj na początku nazwy, czyli IDB. No i to chyba wszystkie nowinki już, które chciałem Wam dzisiaj przedstawić na temat kończącego się właśnie Configuration Management Camp 2017. Nie trzeba czekać roku, bo w tym roku na jesieni odbył się taki odłam Configuration Management Campie, który był w Berlinie. I jest szansa, że te dwa terminy zostaną zachowane i teraz już społeczność będzie się zbierała co pół roku. Także koniecznie zajrzyjcie do nagrań, zajrzyjcie do slajdów. Będziemy publikować jeszcze informacje na temat tego, gdzie one się konkretnie znajdują. No i śledźcie stronę cfgmgmtcamp.eu. Tam na pewno pojawią się informacje na temat następnej edycji. Już niedługo, ale jest pewien haczyk. Trzeba bardzo szybko rezerwować miejsce, bo ile wejście tutaj jest darmowe, o tyle bardzo szybko bilety się rozchodzą. W tym roku było dosłownie 4 czy 5 dni i wszystko było wyprzedane. Potem pojawiła się tylko waiting lista. Także bądźcie czujni. Cześć.